Trochę kosztem griny, bo tam... No dziś już koleja stanie, myślę, że... Na samo wejście pewnie z godzinę. Patrzcie, jak fajnie są porobione w kontenerach restauracyjki. Miało się tu dziać dużo rzeczy, ale to jest chyba takie czasowe, a akurat z tego co widzę, to dzisiaj się niewiele dzieje. Hot dog z budki, 3 funciaczki. Małe fryteczki za 2 funciaczki. Jednak chyba jestem odporny na sztukę. Zupełnie. To do mnie nie dociera. Kontempluj. Zobacz, co ta instalacja oznacza. Jakie ona przesłanie niesie. Ale to musiałaby się przez tą szybę przebić. Ale wysacenie, tak jak i ty, twoje zamiłowanie do sztuki. Nie uciekaj tak szybko. Te doznania są niezapomniane. O, jestem porażony, muszę wam powiedzieć, ilością ludzi, którzy są w tej galerii. Przytłacza mnie ta myśl, że jestem prostakiem, bo inaczej chyba tego nie można nazwać. Jestem całkowicie odporny na sztukę, szczególnie w takim wykonaniu, jak żeście mieli okazję zobaczyć przed chwilą. Jednak proste rozrywki typu zimny browar i dobry hamburger jakoś bardziej do mnie przemawiają, także czym prędzej ratujemy się z tego miejsca na jakiegoś zacnego hamburgesa. A Łysa, może jeszcze taki szybki wywiad. Jak tobie się podobała wizyta w galerii? Czy również jesteś tak samo odporny na sztukę jak ja, czy jakoś jednak odnalazłaś się tu? Ja chciałam powiedzieć, że jestem głodna i idę na hamburgera. Tyle mogę w tym temacie powiedzieć. No, to w zasadzie do samego sedna dotarłaś. Tak więc grajkowie niech grają, a ludzie niech zwiedzają. Patrzcie, ile tu ludzi idzie do tej galerii. Po prostu... nieprawdopodobne. A jak się trzęsie? Tak, jakieś chrześcijańskie. Nie wiem, czym oni się zajmują, ale siedziba jak najbardziej okazała, jak na każdą instytucję charytatywną przystało. Kolejne takie moje bezcenne spostrzeżenie, że światła tutaj w zasadzie są nie wiadomo po co, bo nikt na nie nie zwraca uwagi. Czy czerwone, czy zielone, to wszyscy na rympał ładują się i w zasadzie nie ma znaczenia kolor tego światła. Tak więc samochody tak, owszem się stosują do tych sygnalizacji świetlnej, ale ludzie zupełnie nie. Nawet są takie skrzyżowania, akurat tutaj nie mam pod ręką, ale są, że są światła tylko dla samochodów, a dla ludzi już nawet tych sygnalizatorów nie montowali, bo chyba tu taka maniera jest, że nikt na to nie zwraca uwagi. Proszę, proszę. Cała ulica w sprzętach muzycznych. Gitarach, klawiszach, bębnach.
Purna lub Nicieka koleja za hamburgerami. Jest nieprawdopodobne. No ale nic, jak mają być dobre, to trzeba trochę pocierpieć. Jest trochę miłośników fast foodów jednak też i w tym pięknym kraju. Czyli tak, wybieramy gołego cheeseburgera i do niego sobie wybieramy dodatki, jakie chcemy. Oczywiście pani, która wpuszcza, okazało się, że jest to naszą rodaczką, także wiemy wszystko. Płacimy, mamy numer i czekamy, aż goście nam przygotują naszą paczuszkę, wtedy ją przejmujemy i idziemy żeżreć. Waniliowa Coca-Cola, Orange, Lime, mamy 1200 rodzajów Coca-Coli. Żarżyk mówił, które dobre, a które niedobre. Power Lemon, no, musisz sobie postawić kubek chyba. Naciśnij, no. Push. Trochę spróbujemy, nie? Tam lód ci spada. Lód ci spada i naciskasz. No tyle? Dobra, badamy, co tu jest. Jesteśmy jakieś... A co za karty? Nie wiem, co tam się robi. Dobra, jest fajna. Karta Five Guys. Do czegokolwiek. Są frytki, od razu luka, jak wyglądają. Fajne. Burgery. Ja mam numer 2. Budweiserek do tego. Łysa sobie wzięła. Tam jest taka maszyna do coli. Nie widziałem jeszcze u nas w kraju, a tutaj jest. Że tak jak gościowa nam powiedziała, jest 100 rodzajów coli do wyboru. Można sobie różne tam coli i innych napojów też. Zresztą jak żeście widzieli. Łysa powiedziała, że dzisiaj musi spróbować każdego. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Jest moja kompozycja. Cudowniej wielkości. Co to jest? Łysa limonkowo w pole wzięła. Smakuje jak rozpuszczona witamina C, taką jak się bierze, tysiączkę, nie? Słaba według mnie. Poza tym cola takim trochę słabym kolowym. O, czekaj, Łysa, jeszcze twój burger do filmu, bo zaraz obaję się, że zniknie. Wygląda nieźle. Kurnia, jalapeno nieźle palą, ale jest, bekonik od spodu, mięsko, No nic, muszę jeść, sorry. A to moje. Jak twój, mój jest nieźle palący. Nie. W sensie jalapeno. Poweź mi gęsa. Zostało tylko wspomnienie. Łysa okazało się, że nie jest dobrym, jeśli chodzi człowiekiem o wybieranie składników, bo wybrała sobie ostry sos i pieczarki. To ja ci może zamówię takiego jak trzeba, co? To szkoda. Zostawię go, który rozpracuję. Łysa nie przyjęła tego popsutego przez swoje dodatki hamburgera. Teraz dodatki wybrał mistrz. Jeśli chodzi o frytki, to są według mnie słabe. To bardzo takie rozgotowane. Wybrałem też kolę, którą się da wypić. Dobra? Klasik. Po prostu. Bez szemrania. Teraz możesz spróbować tego, co ja wybrałem.
prostu fail był na samym początku. No jeszcze sos jakiś barbecue. Kochanie, nie jesteś pierwszy raz na hamburgerze, no już powinnaś wiedzieć. Jak ten? No, Miska się cieszy? Następnym razem to ja ci zamówię.